chory jestem normalnie na łeb. Siemano. Witam serdecznie, godzina zaraz 7 rano, ja już słyszę tam na sali, jak ktoś skacze na skakance. 9 trening w tym tygodniu, z piątek. Jeszcze tylko 2, 9 i 10. Zakończymy pierwszy tydzień obozu treningowego, zaczynam przygotowanie. Opowiem wam, że już pomału odczuwam takie zmęczenie, ale dociągnę do końca te 2 treningi. Więc jest spoko. Maciuszki mi nie wyschły niestety. Ja musiał czekać do południa. Budzik ci dzwoni. Co? Budzik ci dzwoni. Co? Nie chcę. No to nie mój. Idziesz na trening? No idę. Teraz na 8? No. To dawaj. Ale na 7 idziemy? No co ty? Czemu? No jak już jesteś po 7. No dobrze, do 7 się daj. Od 7.30. A od 7.30? Słuchajcie, absolutny rekord, jeżeli chodzi o ilość treningów w jednym tygodniu. 9 w piątek. Przedtreningóweczka. Co tam się wydarzyło? Bo słyszę jakieś pierdole. Do kamery mówię. Co za gość ty. Co za gość ty. Słuchajcie. Dziewiąty trening w tym tygodniu. Ten tam stęka, słuchajcie. Tak zwany McLovin polskiego YouTube'a. Krzysztof M. Znany w szerszej publiczności jako blondynek. Pijemy przy treningówę i lecimy robić trening na plaży. Mocy, frekwencja. Dzisiaj. Dawid! Patrzcie, słuchajcie, frekwencja. W piątek, trening numer 9. Zobaczcie, Krzysztofem na trening jest aparatem. Reklamóweczka. Zobaczcie, reklamóweczka. Firmowa. Może nie zbyt drogi, ale też ładna. Rozlecimy. Gdzie w planach mamy wyjazd na Surin Beach. Jedziemy skuterkami sobie. Będziemy robić dzisiaj 2 treningi. Pierwsze o godzinie 8 rano na trzo. Śmigamy, słuchajcie, ekipa zebrana. Czekamy na resztę. No i śmigamy, mówię, na plażę. Tam robimy trening. Miejmy nadzieję, że nie będzie problemu z tymi owiejkami, że tam piach się jakoś nie dostanie. A najprawdopodobniej drugi trening będziemy robić później gdzieś na sali. Nie wiem, o której godzinie. Ja pójdę albo sobie na Muay Thai, albo na kondycyjny. Plus jeszcze ewentualnie na worek, zobaczymy, jak się będę czuł. I tyle. Zobaczcie, jakim sobie pan turysta pojechał tuk-tukiem. Czekamy na całą ekipę, no i lecimy. No, taka frekwencja nie najgorsza. Słuchajcie, mój sparring partner Fabełek, słuchajcie, załadował mi wczoraj taką najpierw lutę na scenę. Nie trzymałem gardy, a później tak na banie, słuchajcie, i mówię, koniec. Trening na dzień dzisiejszy, ale jedziemy. Biorę go na pakę, będzie nagrywał przebiteczki i lecimy. Lecimy, moi drodzy. Nie tą stronę? Tam lecimy? No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en
control. Era el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para jesteśmy na plaży, powiem wam, bardzo ładna, Surin Beach, tutaj jeszcze nie byłem. Zostawiamy klapeczki, no i idziemy na trening, tam już jakaś pani się rozciąga z rana. O, powiem wam, boli troszkę podbicie, ale nie ma tragedii. Cała ekipa w komplecie, niemalże. No i lecimy z treningiem na plaży dzisiaj. Nie wiem, co będziemy robić. Strzelam, że będzie fajnie, to chłopaki wszystko zaplanowali, więc będzie gitówka. Trzym po pierwszej serii, można powiedzieć. Całkiem spoko, wszyscy mokrzy, spoceni. Fantastyczny sparring partner ten pan Polo. Moi drodzy, takie nabijania chopy to nigdy by nie były takie robione. Ale jest dobrze jeszcze. Teraz tak nie. Wchodzimy chyba do wody. Szybko pobiegamy wzdłuż wody i lecimy, odkładam telefon. Dobra, dzisiaj piąteczek. Trening dość szybko skończony. Godzina 15, pokończone, tak jak wszyscy się ogarniają, zawijamy i później dzisiaj robimy jeszcze jeden trening. Tak więc fajnie, fajnie, taki się można powiedzieć delikatny w porównaniu do tych wszystkich. Jest organizator i menadżer, zobaczmy na go, zobacz. Tu jest menadżer. Prawa ręka, tak. I słuchajcie, no idziemy sobie odpoczywać pomału. Słuchajcie, zaraz ruszam na 10. trening w tym tygodniu. Czuję zmęczenie, bo nie można powiedzieć, że jest idealnie. Ale dzisiaj już była jakaś tam drzemka w ciągu dnia. Czułem, że już organizm potrzebował. Myślałem, że po prostu częściej będę robił takie drzemki. Wiecie, trening, przyjście, drzemka. Ale czułem się bardzo dobrze i dzisiaj po prostu po pierwszym treningu podjadłem troszkę węgla i przyszedłem. Patrzę na brzuch, słuchajcie, takiego siniaka tutaj. Ale jest bardzo spoko, jeszcze mam tutaj siniaka, ale idę sobie zrobić jeszcze takie dwa treningi. Co się dwa, no jeden taki zrobię troszkę siłowni i później będziemy robić taki kondycyjny plus taki a la kalistyniczny trening, więc spoko. Może jeszcze coś tam sobie poboksuję, worek, fajnie. I zdecydowałem się, że najprawdopodobniej zrobię jeszcze jutro jeden trening z grupą. Wszyscy będą wyjeżdżać, jadą na wycieczkę na pipi, a ja zostaję sam i stwierdziłem, że skupiam się na treningach. Poszedłem na salę na trening. Nie ma nikogo oprócz mnie. Zajęcie zaczynam o godzinie 17, jest 16:24. Ja już jestem od 20 minut na treningu. Słuchajcie, takie mądre w sobie mówi, że trzeba ćwiczyć w ciszy, w spokoju. Nie koniecznie jak wszyscy patrzą, tak więc będziemy działać. Nagrywamy się trochę później, jak zaczną się zajęcia. Teraz skupienie.
Moi drodzy, 10. trening w tym tygodniu. Zajechany niesamowicie, ale turbo szczęśliwy. Wchodzimy do lodu jeszcze, czyli lodu już nie ma, ale woda strzelam, że jest zimna. Idziemy do sauny? Uważaj! Michał, dawaj, wchodzisz? Wchodzę, ale ja nigdy w życiu nie morsowałem. Ale wiesz, że nie marusz. Nie sądziłem, że będę morsował w Tajlandii. Chodź, obracamy kamerę. Z polo i... to wszystko można. Michał wchodzi. Zanurzyć? No to chociaż, chociaż żeby cycki zanurzyć. Dawaj. A można jakoś cięcie? Ja on kłamie, pewnie wchodzi cały czas. Nie wygląda na zimną, co ona? No stary, stopy mi odpadają. Dawaj, właź. Cały się zanurzaj. Dawaj. To będzie na YouTube, przecież tak wszyscy to zobaczą. Już, no mam jak się cały zanurzyć. Ten sławny dentysta. Ten sławny dentysta. Słyszałem, że tak dentyści mówią, że ten nie będzie bolało. No właśnie, bo to ta mnie prosta. Nie boli. Na wszystkie wiesz. Płaska. Dokładnie. Koniec? No, ale za mało wody jest. Ale stopy to po prostu, kurde. Już wolę w mordę dostać. No ale mało nie wody, stary, jak się zanurzysz, to... Ale naprawdę ciężko mi było, że za drugim razem będzie lepiej. Siedzi wariat, patrzcie, słuchajcie, taki podjechany. Nie wczoraj robi takie rzeczy. Mówi ma hofa, cycki zanurz. Cycki, dobrze, dobrze. Właśnie nie ma tyle wody, stary. Pojedę zaraz ja, jak już do środka. Dobra, to było na tyle. Teraz ja. Nie no. Widać, że w domu nie płacisz rachunków. Nie mam domu, do tego zacznijmy. 15 minut. 15 minut tu będziesz siedział? Ja nie będę tu nagrywał. To będzie rekord Bank Tower. 7. Co masz takie fioletowe usta? Posmalowałem sobie szminką. Jak się czujesz? Minęło jakiś czas i już nic nie czujesz. Moja szyja jest teraz ile wlezie. Już jest ciepło. Siedzisz tu 40 sekund. Ta woda nie wygląda na zimną. No nie, ale jest. Teraz mógłbym się jeść tak zdychę lekko. Moi drodzy, Piotr Pająk. Witam serdecznie, jakby mnie ktoś nie znał. Organizator. Ale mnie znają wszyscy. Organizator tego przedsięwzięcia. Dokładnie, obozu. Najważniejsze pytanie, mordeczko. Jak frekwencja? Frekwencja jest zarąbista. Jest full. Z obozu na oboz full. Coraz lepiej. Pierwszy obóz mieliśmy 17 osób, drugi mieliśmy 20. Teraz jest full. 30 osób. Na luty już mamy wyprzedane wszystkie 30 miejsc. No. 30 samych uczestników już w lutym będzie. Teraz było z nami było 30, a tam jest samych uczestników, z nami będzie 35. Na marzec aktualnie zbieramy listę nową, tylko marzec będzie już w innym miejscu, w tym co był pierwszy obóz, czyli będzie typowy Muay Thai. Teraz jest trzeci obóz był. Teraz trzeci. Tak. Czwarty jest tutaj też. Na Bank Tao. Wszystko będzie tak samo jak tutaj. Chciałem powiedzieć datę, ale już jest full. Ale bez sensu, jest full, nie ma jest miejsca full. Niestety. Mamy już wypełnione po brzegi już od dawna, już szybciej się luty zapełnił niż styczeń. Później na ceny biletów po prostu. No, lotniczych do Tajlandii. I później jest piąty obóz. W marcu, ale to jest typowy Muay Thai na Rawaii, tajska salka, też hotel z basenem elegancki, też z jedzeniem, tyle że w innym miejscu, w dolnej części wyspy. A kiedy to dokładnie? A później od 12 do 26 marca i później prawdopodobnie początek czerwca, koniec sierpnia będzie Nag Muay Camp 6 i 7. A gdzie będziecie robić? Też na Rawaii? Tutaj, raczej tutaj, okay. Bo dużo osób na przykład się zgłasza i chcą sobie po prostu też MMA robić. Ja mam tak, tutaj to co jest... Z mojej perspektywy, ja myślałem, że my będziemy mieli jeden jakiś tam trening, na przykład
Tak tam jak z Piotrkiem, na 10 rano i później pójdziemy tam, nie wiem, gdzieś będziemy na przykład z Przemkiem robić siłownię, a my tu przychodzimy, zawodnicy, słuchajcie, UFC tutaj właśnie jest gość w pokoju obok, nie będziemy pokazywać no, z okay. UFC, ale podchodzą normalnie do nas, zagadują, jak coś czasami robicie źle, to mogą gdzieś tam pomóc, też uczestniczą w zajęciach, czyli są takie później zmieszane już grupy, słuchajcie, jest kozacko, możecie sobie dołączać na dowolne zajęcia, tak. Jest w ogóle turbo, fajnie to wszystko zorganizowane. Wiecie, macie wykupiony karnet na 2 tygodnie. Pakiet cały, pakiet na 2 tygodnie. Nam zależy, żeby każdy trenował z nami rano, bo chcemy robić grupą, żeby grupa się łączyła ze sobą, wiecie, razem, wszystko żebyśmy robili razem, żeby była integracja fajna. Ale później jak chcecie sobie iść na MMA, na zapasy albo coś, robicie co wam się podoba. Indywidualnie. Bo to nie o to chodzi, żebyście wy byli czegoś zmuszani, tylko wy chcecie, macie tu przyjechać na fajne wakacje, na treningowe wakacje, żeby każdemu się podobało. I o to chodzi w tym obozie. I oprócz tego wy sobie jutro już idziecie na wyspy. Na tak, pipi. No. Cały weekend sobie spędzamy na pipi. I to jest też w cenie. Dokładnie tak. My nie jedziemy, bo no ja muszę pisać książkę, słuchajcie. No ile razy już byłeś? Byłem 2 razy, regenerować się, także spoko. Dobra, słuchajcie, już nie męczę Piotrkowi, Piotrek się zbiera właśnie na pipi. Dzięki wielkie. Jak ktoś będzie chętny, zapraszamy. Na obóz. Pod kod Polo 10, słuchajcie, nie ma żadnej zniżki. Pozdrawiam. Ale możecie wpisać. Ale możecie wpisać. Wtedy wariant dostanie Pattaya na następnym obozie, jak przyjedzie. Pozdrawiam. Chciałem tylko powiedzieć jedno, że jestem jebną maszyną. 11 trening w tym, słuchajcie, tygodniu. Miałem sobie dać spokój. Powiedziałem sobie, wolne, słuchajcie, jest weekend, odpoczywam. Ale wczoraj czułem tak kosmiczną siłę podczas treningu. Ja myślałem, że 2-3 pierwsze dni tak mnie zmiażdżą, robiąc tutaj treningi regularnie po 2 razy dziennie, że człowiek, wiecie, po 2 dniach po prostu będzie chciał tylko tak o, pach, do spania, słuchajcie, i nic więcej nie robić. Ale nie, to jakieś w ogóle, słuchajcie, nadprzyrodzona siła. Ty kończę trening, jem, tutaj kładę się, nawet nie robię drzemki, leżę, słuchajcie, rozkminiam pewne rzeczy, oglądam szachy i idę robić drugi trening. Wracam i też nie robię żadnych drzemek. Idę spać, wysypiam się normalnie, śpię po 6 godzin, 6,5, 7. I już tak sobie myślę, kurczę, ostatni wczoraj, ale zrobiłem go z taką siłą, niebywałe. Jak... Ja wiedziałem, że mogę gdzieś tam być silny, że mieć, nie wiem, kondycję czy coś, ale nie wiedziałem, że aż... Nigdy nie robiłem tak intensywnych treningów. Z reguły robiłem po, nie wiem, 5-6 treningów w tygodniu. Ale tyle? Słuchajcie, to jest... Siłownia jest zamknięta, już nikt nie robi zajęć. A ja stwierdziłem, że muszę, w sensie czuję, że mam tyle energii, że chciałbym jeszcze zrobić jeszcze trening. Chory jestem normalnie na łeb. Odpoczynek psychiczny, spacer po plaży, 15 minut i to jest moja najlepsza regeneracja. Dobra, moi drodzy, witam. Może troszkę oczy zaspane. Słów kilka na temat tego wszystkiego, tych treningów, a jak to się ma do mojej kondycji, siły, a wszystkiego.
Ogólnie tak, jestem bardzo zadowolony, że tu przyjechałem. Od samego początku widziałem, że to będzie dobra decyzja. Chodzi bardziej o jakieś takie fajne nastawienie. Ja zawsze uprawiałem sport w podróży, ale ostatnimi czasy chyba nie byłem mentalnie dobrze do tego nastawiony. Moje treningi nie były dostatecznie intensywne, mogę powiedzieć. I cały czas sobie mówiłem, że nie no, będą strasznie, nie da się robić bardziej intensywnych treningów. No a jednak, jak widać, da się. Druga sprawa. Wydaje mi się, że też ludzie, którzy nas tam otaczają cały czas podczas tych treningów, widać, jak oni dają z siebie wszystko. Są ludzie, którzy trenują po 3 razy dziennie, 3 jednostki treningowe, robią Muay Thai rano, później robią jakieś jiu-jitsu, Muay Thai i chodzą jeszcze na zajęcia, co my chodzimy. Więc jak ja patrzę, jak ktoś daje z siebie wszystko i jeszcze jest motywowany innymi ludźmi, to jest na pewno większa jakaś dyscyplina. I w bani tak się więcej, wiecie, człowiek nastawia, że kurczę, skoro ktoś mógł zrobić to, to ja też na dobrą sprawę jestem po 11 treningach, 11 jednostek treningowych. Poszedłem na wszystkie zajęcia, nie opuściłem żadnych. Jestem bardzo z siebie dumny. O to mi też chodziło. Chciałem tu przyjechać, sprawdzić się mentalnie, fizycznie, psychicznie, zobaczyć, czy mój organizm da radę. Jak widać, da, no ale mówię, bardzo dobry sen. Dobre jedzenie, odpoczynek, regeneracja, suplementacja. Wszystko to jak należy. Ja mówię, odpowiednie osoby, które gdzieś tam was też motywują w koło. Bardzo fajna rzecz. A niektóre ujęcia, które widzieliście, na przykład są nagrywane normalnie pod Instagram, bo tam publikuję więcej takich materiałów luźnych na co dzień. Więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to wpiszcie Piotr Polo Przywarski na Instagramie. Tam regularnie jest więcej materiałów takich na bieżąco z tych treningów. Na przykład ta kąpiel, słuchajcie, z tym lodem, to było no, frajda. 3-4 razy już chodziłem do lodowatej wody. Zrobiłem treningi, poznałem naprawdę turbo sympatycznych ludzi. Z chęcią bym przyjechał sobie na taki obóz jeszcze kiedyś na dłużej. Na przykład posiedzieć sobie miesiąc albo zrobić. Nawet przez chwilę przeszło mi, żeby zrobić sobie jeszcze jeden obóz. Ale najprawdopodobniej czasowo już się no, nie wyrobię. Szkoda, bo byłoby coś fajnego na pewno zobaczyć jeszcze, jak tam moja forma po jakimś tam czasie by dawała radę, ale jest okej, okay, jestem naprawdę zadowolony. Fajnie, że gdzieś tam dopingujecie na Instagramie, na YouTubie, dzięki, no to też dużo daje takie, wiecie, miłe słowa od was. I to tyle, słuchajcie, dzisiaj jest dzień 100% regeneracyjny u mnie, niedziela. Ja odpoczywam, leżę, śpię, dużo spałem, myślę, nawet widać, że mam chyba podkrążone oczy, no bo mówię, dzisiaj spałem bardzo długo, około 9 godzin, ale organizm potrzebował fajnie. Już nie ma zakwasów, już te treningi są bardzo przyjemne i wszystkim polecam, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję coś takiego uczynić, sprawdzian samego siebie, zobaczyć, czy dalibyście radę, jak macie zajawkę na sport, na poznawanie ludzi, na spędzanie wspólnego czasu z osobami, które mają podobne zajawki, to serdecznie, moi drodzy, polecam. Jeszcze najprawdopodobniej będzie jeden filmik chyba z obozu i to tyle. Nie chciałem, nie wiadomo jak dużo robić. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji, wejdźcie do Piotrka Pająka na Instagram, Podróże Wojownika. Napiszcie, zapytajcie o terminy, o wszystko, o ceny, więc wam najprawdopodobniej powie. Ja się, moi drodzy, żegnam, idę na plażę poleżeć, odpocząć. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ła! Na razie. I see troubles that every